One Man Show. Nie wiem, być może parę osób z Was czekało na mój komentarz po sparingu Polska-Holandia, czyli takim najpoważniejszym w pełnym składzie, powiedzmy. Co ja powiem? I tak, słyszałem tylko dwa dobre komentarze, muszę oba zacytować. Jeden to był komentarz o dziwo Karola, który powiedział tak, ale to nie był jego komentarz, sam by na to nie wpadł, ale napisał do niego kolega na Facebooku, tak? Na fejsie. Posta na Facebooku i napisał mu tak, chciałbym jeden dzień przeżyć bez Roberta Lewandowskiego. Ja dzisiaj miałem w planie, że zrobię sobie kadr ładny na tle Teatru Dramatycznego, tak jak z Legią. Przypomnę, obrońcy Legii Jędrzejczyk Pazdan mają kadrę zbawić. Nie wiem w jaki sposób, skoro w niecieczy załatwił ich Wojciech Kędziora. Więc Kędziora to jest wystarczająca siła na nas, ale proszę, w tle największy billboard w Polsce. Ja nie wiem, kto tam jest, poznajesz? To jest jeden z niewielu billboardów, na których nie ma Roberta Lewandowskiego. Naprawdę, proszę mi wierzyć, jeżeli coś nie pójdzie naszym, to będzie to jedna z kolejnych ofiar chciwości, mianowicie zajmowania się wszystkim innym. Oczywiście to nie jest wina Roberta, tylko ludzi, którzy go otaczają, którzy chcieliby na wszystkim przyciąć parę groszy. Oczywiście jak się chce przycinać parę groszy na groszowych sprawach, to się generalnie potem wtapia miliony. Więc jakaś reklama, nawet nie wiem czego, to jakaś popitka, która chyba czasami służy nam wszystkim, całkiem niezła jak schłodzona. Natomiast ja też już mam taki powoli przesył tego wszystkiego. To jest ten komentarz numer jeden, a komentarz numer dwa to wczoraj tuż po meczu Kamil Grosicki, no, który, no wiadomo, chłopak jest taki normalny, jeszcze nie zmanierowany, nawet jego się chyba nie uda zmanierować. Powiedział, że jednak okazało się, że w starciu z klasowymi zespołami to jesteśmy trochę cięcy. On tak jakby bardzo ładnie spozycjonował, to takie głupie słowo, spozycjonował siłę naszej ekipy, że lepsze drużyny są poza naszym zasięgiem. I to byłoby nawet też fajne i prawdziwe, gdyby nie to, że Holendrzy wystawili rezerwy, tak mówiąc szczerze, takich ligowców. Okazało się przy okazji, dlaczego Szczęsnego nikt nie chce za bardzo kupować. I okazało się też, dlaczego Jansen strzelił wiele więcej goli w lidze holenderskiej od Milika. Ja nie wiem, jak można strzelić główką z kilku metrów, mając bramkarza wysokiego na 1,96 m. Jest to dla mnie nie do opuszczalne kompletnie. No więc okazało się, że mieściły na zamiary, to Adam Mickiewicz, a zamiar podusił. Rzeczywiście ten nasz zamiar to mecz otwarcia i potem o wszystko. Ale to na więcej nas w tej chwili nie stać, taka jest prawda. Nie wiem, co chciał asystent selekcjonera Bońka osiągnąć, czyli Adam Nawałka, ale to nie mówię złośliwie, tylko tak w rzeczywistości, że ustawił drużynę zupełnie ofensywnie. No to dla nas Polacy zawsze mieli grać wyłącznie z kontry. W ataku pozycyjnym są dlatego słabi, bo zanim rozegrają, wymienią 2-3 podania, to tamci się zdążą cofnąć. Naprawdę, proszę sobie ten mecz obejrzeć jeszcze raz. Nasi tam gdzieś szarpią z boku, nawet szczytem ich możliwości jest dojście do linii końcowej i zagranie do środka. Tyle, że jak zagrają do środka, to tam już wszyscy są poobstawiani, niektórzy podwójnie. Więc ja już o tym Silesenie to już nie będę mówił z Ajaxu, bo to świetny bramkarz. Chociaż mistrzostwo Holandii zawalił, puszczając taką szmatę w ostatnim meczu, ja nie wiem, 30 na 1-1, ale nieważne. Chodzi o to, że nasze granie takie pozycyjne to jest po prostu trwa to godzinami. Nie ma to najmniejszego sensu. O wiele lepiej wystawiać zawodników defensywnych i liczyć na to, że któryś z nich piłkę wykopie, ale tak wykopie tak na pałę gdziekolwiek i wtedy wystartuje wszystko jedno, czy Grosicki, czy Lewandowski. Lewandowski też potrafi biec z opa. Znowu Lewandowski, znowu dzień z Lewandowski. Też potrafi biec z obrońcą na plecach, tak jak kiedyś Smolarek. Więc tylko może Smolarek szerszy w barach, to się bardziej łokciami potrafił rozepchnąć. Więc wydaje mi się, że to jest jakiś taki kluczowy błąd, bo z kim my mamy niby w tym meczu tak atakować? No z nikim, no bo na Euro będziemy spotykać drużyny albo równe sobie, jak Irlandia Północna, no bo tam goście grają w Anglii, jednak nie czarujmy się. Anglia to jest trochę wyżej niż ekstraklasa nasza, natomiast a reszta jest silniejsza.
Więc powinniśmy grać z tyłu i konterki. Kompletnie nie zrozumiałem, dlaczego skoro nie gra Krychowiak, nie ma Jodłowca w podstawowym składzie. Jodłowca, który się już kuruje miesiąc i chyba się już wykurował, skoro wszedł na 80 minutę. Przecież by Kaleki nikt nie wpuszczał. Dlaczego nie spróbowano gry z Jodłowcem, który powalczy, sfauluje daleko od bramki, jest sprytny, mówię piłkarsko sprytny, bo w życiu nie mam pojęcia, i czasem potrafi zagrać jakąś piłkę prostopadłą. No, nauczyło go to granie z Nikoliczem, że tak można tak na linii szukać zawodnika i mu zagrać. Również przy szybkim ataku, aż dobiec do pola karnego i wrócić. Nie bardzo rozumiem. Wczoraj się okazało, ja to przestrzegałem już to tygodnie temu, a propos Piotra Zielińskiego z Empoli, że jego bilanse są takie słabe, że nie chce mi się wierzyć w transfer do Liverpoolu, bo nie widziałem jego dobrego zagrania nigdy ani w życiu. No więc Liverpool podobno odpuścił, co mnie nie dziwi. Wczoraj się okazało, że on nie zrobił ani jednej dobrej piłki i nawet gorzej, nie odebrał ani jednej piłki. W związku z tym to jest taki zawodnik, przy którym jest etykieta wiecznie młody, wiecznie zdolny. Takich już mamy naprawdę. Milik taki jest. Pełno mamy takich, a ja nie chcę młodych, zdolnych, tylko takich, którzy są młodzi i od razu zdobywają medale, mistrzostwa i tak dalej, i tak dalej. Tak ubrałem się trochę na pomarańczowo, żeby trochę szkoda, bo tamci zagrali na niebiesko, ale patrzyłem z przyjemnością, jak oni klepią sobie piłeczkę, jak to szybko pach, pach, dwa podania i już gościu z szydłem wychodzi. Będą oczywiście komentatorzy, nie wiem, patrzyłem do gazet dzisiejszych, będą chwalić Jędrzejczyka, bo bramkę strzelił, no prawda jest taka, że strzelił na 1-1, a za chwilę zawalił na 1-2, bo jak się przyjrzycie, to gość nawet nogi nie wystawia w momencie, kiedy gość do środka piłkę rzuca. Naprawdę, nie wystawić nogi grając w obronie na linii 16, to jest już duża, duża sztuka. Nie wiem, czy on stoi naraz na dwóch nogach, albo był zmęczony, bo to 70 któraś minuta. Notabene akurat jego nawałka wymęczył całe spotkanie. Nie wiem po co Cionek na lewej obronie kompletnie, który... Ja myślę, że Cionek to by się nie załapał w Jagiellonii Białystok nawet na lewej obronie. Ja nie mówię w jakiejś dobrej drużynie, ale w Jagiellonii. No i tak dalej, ale nie chcę się wyżalać, bo to są takie przedbiegi. Natomiast nie mamy się co pocieszać, że tu jakaś się rodzi drużyna światowej klasy. To jest taka drużyna na ból głowy, taka na nerwy, na to, żeby nas wycieńczyć, wykończyć. Najpierw nam dać na miastkę, gdzieś ktoś się urwie. Tak jak na Euro 2008. Ktoś się urwał, strzelił bramkę, Guerreiro. Potem niestety okazało się o dwie bramki za mało. Na Euro 2012 kto zaczął? Lewandowski walnął bramkę. No niestety skończyło się, nie wyszliśmy z grupy u siebie i to z Czechami grając na własnym boisku. No więc mówię, różnie to może być. Ja tylko powiem tak, jestem z urodzenia sceptykiem, eurosceptykiem też. I w związku z czym, dzisiaj gościłem w Trójce Radiowej i tam facet mówi o ankiecie, którą oni zrobili. 31% wierzy w to, że osiągniemy dobry wynik, a aż 69% nie wierzy. O czym to świadczy? Że jednak można tu jeszcze 1000 takich reklam rozwiesić, a niestety Lewandowski sam meczu nie wygra. Da swidania, jutro się zobaczymy. Cieszę się, że Czerczesowa pożegnano. Mówiąc szczerze, Rosjanin w Warszawie się źle kojarzy, więc niedobrze, niech on jedzie do doma, niech on tam sobie wraca. Natomiast co do tego nowego Albańczyka, nie wiem, nie znam, po owocach ich poznacie, czyli zobaczymy, co za tym stoi, poza znajomością z Michałem Żywakowym z Anderlechtu. Nie wiem, ale mam nadzieję, że pierwsze mecze kwalifikacyjne do Ligi Mistrzów to wszystko nam wyjaśnią. Być może jest tylko gość w garniturku, który będzie chciał zarobić parę groszy. Nie wiem, czy by nie lepszy był Michał Probierz albo Czesiek Michniewicz, ale to nie mój cyrk, nie moje małpy. Miłego, jak to się mówi, dnia i do jutra.